Już drugą dobę intensywnie sypie śnieg. W poniedziałek od samego rana warunki panujące na drogach województwa śląskiego były trudne, a wiele dróg nieprzejezdnych. Ile wysypaliśmy soli? No sporo. Od piątku to jest prawie 1000 ton. Przejechaliśmy od piątku 16 tysięcy kilometrów. Na mieście w tej chwili pracuje nieprzerwanie, praktycznie bez gaszenia silników, 30 maszyn. To są 20-20 półgopiaskarek dużych. Akurat tu za moimi plecami są mniejsze piaskareczki. I 10 ciągników z osprzętem zimowym. Śląska drogówka tylko do godziny 11.30 odnotowała ponad 100 zgłoszeń o wypadkach i kolizjach. Do wielu z nich doszło wskutek niedostosowania przez kierowców prędkości do panujących warunków. Tak na przykład było w Chorzowie, gdzie ciężarówka przebiła się przez barierki energochłonne, a autostrada A4 była zablokowana przez kilka godzin. Policja jednak przypomina, że na bezpieczeństwo wpływa również prawidłowe odśnieżenie samochodu. Te przepisy nakładające na kierowców obowiązek odpowiedniego utrzymania pojazdów, to znaczy odśnieżania, przygotowania odpowiedniego do podróży, od szronienia szyby, obowiązują cały czas. Natomiast od stycznia zostały zmienione wysokości grzywien za te wykroczenia, bo to są zwyczajne wykroczenia w ruchu drogowym. Za jazdę takim samochodem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla osób nim podróżujących bądź dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, ten mandat może wynieść nawet 3000 zł. Warto pamiętać również, aby nie odśnieżać samochodu przy uruchomionym silniku. A dziś po kolejnej nocy opadów było co odśnieżać. Kierowcy wyposażeni w skrobaczki do szyb i opony zimowe uważają, że drogi mogłyby być bardziej zadbane. Byłem tylko tutaj zaraz na początku Chorzowa, także tam było dobrze na głównych drogach, a resztę to z telewizji wiem, że nie najlepiej. Nie? Z dwóch pasów na jedynce sypali wszystko na trzeci, w związku z tym trzeci był nie do wyprzedzenia. Także to strasznie rzucało samochodem na trzecim pasie. Po co budować trzy pasy na jedynce, jak się odświeża dwa? Trochę zaskoczyła, wystarczy obrócić się tutaj, popatrzeć, w ogóle trasa nieodśnieżona, kopny śnieg. Także tradycja, widzę, jest tradycją w narodzie, nic się nie zmienia. Podobnego zdania byli dziś piesi, którzy nierzadko musieli stawiać długie kroki na osiedlowych ścieżkach i przy przejściach. Ja myślę, że znowu nas zaskoczyła zima. No, to jest tutaj podstawa. No wiadomo, zawsze na osiedlach, no te drogi na osiedlach widać, auta też jadą ostrożnie, bo szczególnie jezdnie są bardzo teraz śliskie. No a na chodniku jakoś daję sobie radę. Jeszcze się nie przewróciłam. Widziałam, że tam pan chodził i pracował. Pewnie też trudno jest nadążyć za tym śniegiem. Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje równie intensywne opady śniegu, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i dać służbom czas na wykonanie swoich obowiązków.